Maria Kotowska urodziła się w 1899 roku. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Krasińcu, niewielkiej wsi na Mazowszu. Tam pod okiem rodziców pobierała nauki w domu. Później ze starszą siostrą przeniosła się do Warszawy. Tam uczęszczała do prywatnego gimnazjum, w którym lekcje prowadzone były po polsku. W 1918 roku Maria otrzymała świadectwo dojrzałości i rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Czas to był szczególny. Po ponad wieku niewoli Polacy uwierzyli, że odbudowa państwowości jest możliwa. Maria wstąpiła w szeregi polskiej organizacji wojskowej, która stanowiła zalążek polskich sił zbrojnych. W 1919 roku wybuchła wojna z bolszewikami. Maria jako sanitariuszka niosła pomoc rannym żołnierzom. Poznała, co to strach, cierpienie, ból. Po wojnie Maria wróciła na studia medyczne. Wtedy poznała zmartwychwstanki i zapragnęła żyć tak jak siostry, dla których miłość jest zawsze silniejsza od śmierci, a nadzieja przekracza granice lęku. Maria przekroczyła bramę zakonu w Kętach i przyjęła imię zakonne Alicja. Zakon włączył się w dzieło tworzenia szkolnictwa w niepodległej Polsce, a Kotowska jako siostra Alicja wróciła na uczelnię. Po studiach uczyła w szkole prowadzonej w Warszawie przez zmartwychwstanki. Później została dyrektorką prywatnego gimnazjum żeńskiego w Wejherowie. Tutaj szybko dała się poznać jako żarliwa patriotka, znakomity dyrektor i pedagog. Placówka prowadzona przez zmartwychwstanki zyskała uznanie, a jej dyrektor została honorowym członkiem Polskiego Związku Zachodniego. Siostra Alicja uważała, że do jej zadań należy pielęgnowanie umiłowania do stron rodzinnych i kraju. Razem z uczennicami odwiedziła prezydenta Ignacego Mościckiego. Wychowywała dziewczęta na przyszłą inteligencję, na osoby otwarte i pełne patriotyzmu. Po wkroczeniu na Pomorze Niemców rozpoczęły się aresztowania duchowieństwa, inteligencji, emerytowanych wojskowych, działaczy społecznych i politycznych. Elity, które przyczyniły się do kształtowania polskości tej ziemi, miały zginąć. Siostra Alicja pozostała na posterunku. Woźnemu Franciszkowi nakazała ukryć w ogrodzie cenne przedmioty liturgiczne. Woźny zadenuncjował zmartwychwstankę. Opuszczając klasztor, zakonnica powiedziała: wszystko wybaczam Franciszkowi. W wejherowskim więzieniu w celi była sama. W dniu Polskiego Święta Narodowego Niemcy wyprowadzili więźniów na dziedziniec. Zakonnica podeszła do grupy dzieci żydowskich. Wzięła je za ręce. Próbowała dodać otuchy. Razem z nimi wsiadła do ciężarówki. Tego dnia w lasach w pobliżu Wejherowa Niemcy rozstrzelali ponad 300 zakładników. Egzekucje w lasach Piaśnickich trwały do późnej wiosny 1940 roku. Okupanci tysiącom ludzi odebrali braci, siostry, ojców, matki, krewnych, duszpasterzy, przyjaciół, nauczycieli. Chcieli zabrać też pamięć o nich. Pod koniec wojny Niemcy nakazali spalić ciała. Siostra Alicja powiedziała kiedyś: czy to nie wszystko jedno, gdzie ciało będzie leżało? Chciałabym, aby nikt o mnie nie wiedział. Przecież chodzi o to, żeby móc połączyć się z Bogiem. A to jest wszędzie możliwe i we wszystkich okolicznościach. W Nim żyć, zatopić się jak kropla w oceanie Jego miłosierdzia. To wielkie moje pragnienie.